dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kacper, trzynastka czy taka pechowa? Chyba niekoniecznie. Nie, no jestem zadowolony. Fajne skoki, chociaż troszkę gorsze niż te z piątkowych kwalifikacji, ale mimo to na solidnym poziomie. Szalony konkurs troszeczkę, taki jakich wiele pewnie czeka nas zimą. Tak, szczególnie pierwsza seria, tam dosyć mocno ten wiatr kręcił, dosyć mocne były podmuchy, no ale udało się te zawody do końca przeprowadzić. Wracasz z takim plecakiem pewności siebie do Polski, no bo mówiliśmy o tym Hinzenbach, małe skocznie, tymczasem tutaj jest to samo. Na pewno to buduje trochę pewności siebie, szczególnie, że na dużych skoczniach już też zaczyna to coraz lepiej wyglądać, więc tak. Członek kadry B, ale chyba czujesz zaufanie trenera Tomasa, który tutaj obok nas stoi. Tak, bardzo fajnie się dogadujemy i fajnie się po prostu dogadujemy. Powiedz mi na sam koniec, to lato idzie po twojej myśli, czy tych zakrętów jest więcej niż się spodziewałeś? Nie, no idzie po mojej myśli. Wiadomo, liczyłem troszkę na więcej, chociaż i tak fajnie, fajnie to wyszło. No ale bardzo fajnie przetrenowałem lato i teraz czekam na efekty w zimie. Dzięki.